ten tekst, który Państwu demonstruję w tej chwili, ja napisałem sam sobie w prezencie. Kiedy ukończyłem 40 lat, 17 lipca 1977 roku, napisałem ten tekst dla siebie. On ma 42 lata. Był pisany w czasach Gierka, którego nazwiska nikt nie zna. W ogóle nie wie, o co chodzi. Często gęsto zdarza się ostatnio słyszeć i czytać przy różnego rodzaju okazjach, że w takiej to a takiej dziedzinie wyraźnie zmniejszyliśmy dystans do światowej czołówki. Na pewnych odcinkach wyraźnie doganiamy światową czołówkę, a nawet tu i ówdzie jesteśmy tuż za światową czołówką. Dziś, gdy tyle dobrego mówi się wszędzie o nas, szczególnie u nas, nadszedł chyba czas, by powiedzieć sobie prawdę o doganianiu światowej czołówki. A prawda ta wygląda następująco. My nikogo nie doganiamy. To po prostu oni przed nami uciekają. Uciekają, tak jest. Uciekają, ponieważ nas się boją. A boją się dlatego, że bardzo dobrze wiedzą, czym to będzie dla nich pachnieć, jeżeli my ich dogonimy. Rzecz jednak w tym, że my nikogo nie gonimy. My spokojnie idziemy naprzód. Tyle tylko, że idziemy tak szybko, że ci z czołówki światowej uznali w swoich rozhisteryzowanych umysłach, że ich gonimy i uciekają tam, gdzie pieprz się kurzy. I tu warto chyba przypomnieć starą, znaną życiową zasadę. Uczciwy nie ucieka. O jednym tylko, zdaje się, zapomnieli ci panowie ze światowej czołówki. A zapomnieli o tym, że nie uciekną. Nie uciekną chociażby dlatego, że ziemia jest okrągła. Że ziemia jest okrągła, co udowodnił Polak, ksiądz z Torunia. Nie, ale ten, o którym kreszczecie, to ten tylko się dowiercił, a tamten... Jest okrągła. I bardzo łatwo w sytuacji uciekającego oni mogą się znaleźć w sytuacji goniącego. Tak jest, goniącego. I wtedy uciekać będziemy my. Ale gdy my już raz zaczniemy uciekać, wtedy będzie dla nich za późno na rozpaczliwą pogoń. Wtedy my się dogonić nie damy. Wiedzą oni o tym bardzo dobrze. I dlatego uciekają w takim popłochu.
ale im bardziej uciekają, tym bardziej nas gonią z drugiej strony. Oni są po prostu w sytuacji straszliwej bez wyjścia. No ale to już w końcu nie nasz kłopot, tylko ich. My mamy zupełnie inną sytuację. My mamy wszystko to, co trzeba i więcej nam nie trzeba. Więcej nam nie trzeba i to też jest ich problem, a nie nasz. Do widzenia.